Chodzę, on mi robi zdjęcia, mężu. Z lokalu jego. Ale przecież nie wypinę. Generalnie jestem zabudowana cała. Dobra, nie. No, myślę, że przywiozą. worek złotych medali. Prosto z Irlandii. I pokonamy wszystkich i będziemy najlepsi. Niech żyje kadra narodowa kickbokserów. Dziękuję. No i weźcie i pracuj z mną. A już mi tak dobrze szło. Dobra, idźcie. Myślę, że trasa była dobra dla nas jako dla kickboxerów. No, mogliśmy wypracować nie tylko siłę w nogach, ale też psychikę, bo tutaj naprawdę jak już zaczyna boleć i boli, a boli bardzo, i to trzeba biegnąć cały czas w jednym tempie, no i nie można się poddawać. I myślę, że to był dobry trening. Super. A powiedz mi może przy okazji, bo fajnie mówisz, chciałabyś kogoś pozdrowić? Oczywiście, chciałabym pozdrowić najlepszych na świecie trenerów kadry narodowej kadetów Kiglite. Chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy dzisiaj z nami biegali, i całą kadrę narodową kadetów. Super, dziękuję ci bardzo, ja też się przyłączam do tych pozdrowień. Teraz na tą chwilę nasi kadrowicze przygotowujący się do Mistrzostw Świata w Dublinie przybywają na basenie Opoczyńska Fala w Opocznie. Po małym rozruchu, który czekał ich w terenie, a jutrzejszymi testami motorycznymi, bardzo ciężki dzień przed nimi, taka mała odnowa dla nich wszystkich. Jesteśmy po drugich konsultacjach kadry narodowej kadetów w formule Kiglite. Akurat zakończyły się zmagania zawodników. Brało ich udział 16, 6 dziewcząt i 10 chłopców. Słuchajcie, tak jak wcześniej usłyszeliście,
dobiegły końca konsultacje ostateczne przed Mistrzostwami Świata w Dublinie. Poza testami wydolnościowymi i oczywiście sesjami sparingowymi, nasi kadrowicze przeszli też nietypowy trening. Między innymi musieli się zmierzyć ze swoimi słabościami w terenie górskim, za co serdecznie dziękuję panu Jackowi Wojtarkowi, trenerowi kadry, który pomógł zrealizować jednostkę treningową. Kadrowicze w naszym Opocznie też mogli brać udział w zajęciach też nietypowych na basenie, ale też oczywiście i na halach sportowych. A przygotowania, gwarantujemy wam, poszły bardzo w dobrą stronę i przywieziemy bardzo, 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 bardzo fajne miejsca. Trzymajcie kciuki.